Niech będzie pochwalony Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy temat naszego rozważania to temat Paschy Żydowska, a ostatnia wieczerza Chrystusa. Chcemy pochylić się nad tym tematem właśnie ostatniej wieczerzy w kontekście tego, jak ona się odbyła, przeżywał ją Chrystus. Chrystus wywodzący się z narodu żydowskiego, przeżywający tradycję, zwyczaje i święta swojego narodu. Nie bez powodu trzykrotnie Ewangelia mierzy czas życia Jezusa podczas nauczania właśnie świętami Paschy. Żydzi wierzyli, że jeżeli Mesjasz ma przyjdzie i objawi się właśnie w trakcie Paschy. Nawet Rzymianie okupujący Palestynę potrafili uszanować świętowanie przez Żydów właśnie tej Paschy. Nawet zwyczaj uwalniania śmierci więźnia z tego tytułu, z tego święta, był takim aktem łaski, darem uszanowania tego święta. Widzimy to na kartach Ewangelii, gdy Piłat pyta, czy uwolnić Jezusa, czy Barabasza. W Starym Testamencie, żeby spojrzeć na genezę tego święta, musimy sięgnąć do Księgi Wyjścia. Oto Mojżesz, który ma wyprowadzić Izraela z ziemi egipskiej. Pierwsza rzecz, która nam się tutaj rzuca w oczy, to to, że były na już 9 par. 9 par, które mimo, że były konkretnymi, wiadomymi znakami dla Faraona, nie przekonały go do wypuszczenia ludu. Ostatnim znakiem, jaki Bóg postanowił dać, było przejście anioła śmierci, przejście Boga przez Egipt. To właśnie to wydarzenie dało nazwę określeniu Pascha. Pascha oznacza tyle, co przejście. Przejście Boga czyniącego niezwykłe rzeczy, niezwykłe cuda, niezwykłe dokonania. Anioł śmierci, przechodząc przez Egipt, zabrał wszystko, co pierwotne. Ale tylko tam, gdzie nie było znaku. Co było znakiem? Mojżesz powiedział wyraźnie, że aby być ocalonym od anioła śmierci, należy ofiarować jednoroczne jagnię. Bez skazy, wybrane ze stada. Nie sztukę, która nadawała się do oddania, do zbycia, do pozy z nią. Miał to być specjalnie wyselekcjonowany baran. Miał zostać zabity przez stałe zgromadzenie Izraela przed zdrowiem. Jego krwią miało być skropione oczy. I to miał być znak dla anioła śmierci, żeby ominąć ten dom. Jagnię miało być pieczone w całości, a dopiero potem spożyte przez godzinę. Należało przygotować odpowiednią ilość osób do spożycia, aby nic się nie zmarnowało. Nic nie należało zachowywać na drugi dzień. Święty Justyn Męczennik w swoich apologiach opisuje, że Żydzi mieli zwyczaj sporządzenia specyficznego ruszu do pieczenia baranka. Przed jego kończyny miały być rozpięte na poprzecznym ruszcie, a dolne wiązane do ruszu głównego. Powodowało to, że baranek, który był pieczony podczas Paschy i nie tylko, bo był to normalny zwyczaj przyrządzania tego rodzaju potraw, był pieczony na ruszcie w kształcie krzyża. Święty Justyn odwołuje się do tego jako pewnej zapowiedzi męki i śmierci Chrystusa. Sama Pascha, którą przeżywał Jezus, była już ewentualnym anamnetycznym, przypominającym wydarzenia właśnie z Egiptu. Miało to nie tylko przypomnieć, ale też uosobić, pozwolić przeżyć to jeszcze raz. Stąd też przy Agadzie Paschalnej, która rozpoczynała cały obrzęd spożywania wieczerzy paschalnej, nadawała pytanie, jak przeżywamy wyjście. I była opowiadana Agada Paschalna, opowieść o wyjściu z Egiptu w czasie teraźniejszym, rzeczywistym, pokazującym, że to się dzieje tu i teraz. Żydzi przeżywający Paschę byli ubrani do drogi, w ręku mieli laskę, tak w każdej chwili, jakby mieli wyjść. Zasiadali do wieczerzy, na której były chleby, chleby niekwaszone, bo zgodnie ze zwyczajem Żydzi nie zdążyli zakwasić ciasta na chleb, gdy w pośpiechu wychodzili z Egiptu. Te chleby były 3. Środkowy, który wyciągano do łamania, symbolizował uciśnięty rynku izraelski. Spożywano go z gorzkimi ziołami, mającymi przypominać smak niewoli. Te 2 rzeczy były niesamowitym takim uosobieniem tego czasu, w którym
Niezwykłą też rzeczą było to, że bez naszego wyobrażenia na ostatniej wieczerze nie był tylko jeden kielich. Między poszczególnymi daniami znoszono i błogosławiono cztery kielichy. Ten, który znamy z ostatniej wieczerzy, z przeżywania Jego przez Chrystusa, to ostatni kielich, który Jezus podnosił, błogosławił. Co się zmieniło? Jeżeli przyjrzymy się opisom ewangelicznym, w żadnym z nich nie znajdziemy, że został podany i spożyty na tej ostatniej wieczerze Chrystusa baranek. To Jezus jest barankiem składanym w ofierze. Sama ostatnia wieczerza Chrystusa odbywa się w czasie specyficznym, ponieważ w tym momencie, kiedy w świątyni zabija się baranki na paskę, Jezus ma umierać na krzyżu. O czym to świadczy? Że sam stworzył swoją ostatnią wieczerzę dzień wcześniej, w czwartek. Nie wiemy, jakim kalendarzem posługiwał się Chrystus. Niektórzy sugerują, że mógł to być kalendarz wspólnoty z Kunga, na co wskazywałaby Ewangelia według świętego Jana. To mogłoby spowodować przeżycie paski w innym dniu niż my znamy, czyli w piątek. Niezwykłe też wydarzenie było to, że sama paska nie rozpoczynała się w piątek rano, ale według żydowskiego sposobu liczenia była konkretnym dniem miesiąca. My uosabiamy właśnie te wydarzenia zbawcze z czwartkiem, piątkiem, sobotą, niedzielą. Ale to tylko dlatego, że tak akurat przypadło. Był to konkretny dzień miesiąca, w którym, nieważne czy była to środa, poniedziałek, wtorek, należało sprawować paskę. W roku paski Jezusa, tej ostatniej wieczerzy, wypadł tak zwany szabat gadol, szabat wielki. To znaczy dzień, kiedy święto paski pokrywało się właśnie z szabatem. Taki szabat gadol wystąpił tylko kilka razy w ciągu życia Chrystusa i on. Ten, który pokazany mamy tutaj, był to szabat roku 30, 14 kwietnia roku 30, kiedy Jezus spożywał ostatnią wieczerzę wraz ze swoimi uczniami. To niezwykłe doświadczenie pozwala nam dzięki temu nie tylko zrozumieć samo przeżywanie paski przez Jezusa, ale ubrać je w konkretne ramy czasowe. Dzięki opisom z Pisma Świętego znamy nie tylko konkretną datę śmierci Jezusa, ale także same konkretne godziny, kiedy to się wydarzyło. Stąd wiemy, że Chrystus umiera na krzyżu w godzinie, której świątyni zwykło się zabijać baranki na paskę. W takim momencie zwanym pomiędzy dwoma zmierzchami. To znaczy tym momentem, kiedy słońce zaczyna się chylić ku zachodowi, a tym momentem, kiedy rzeczywiście za niego zachodzi i zapada ciemność. Wtedy szykowano się, by zasiąść we wspólnej wieczerzy. Świątyni, kapłani w kilka zmian przygotowywali cały czas baranki na paskę. Moment śmierci Chrystusa dokonuje się w tym czasie składania ofiary właśnie paschalnej. To Jezus jest nowym barankiem złożonym w ofierze. Święty Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, że Chrystus stał się naszą paską. Niektórzy tłumaczą wyrazy greckie, które tam się znajdują, nie tyle, że naszym paską, co naszym barankiem paschalnym. I oba te tłumaczenia zdają się być poprawne. To niezwykłe doświadczenie pozwala nam zrozumieć, kim jest Chrystus właśnie w obrazie paski. Jest nie tylko tym, który ustanawia ofiarę, ale sam jest ofiarą. Eucharystia to wydarzenie, które przenosi nas zarówno do momentu wyjścia z Egiptu, do momentu